Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku. Ja jestem Blacky, to jest Nazgul. Cześć Nazgul. No, cześć, Nazgul się z wami wita. Pod ostatnim odcinkiem widziałem, że naprawdę on się wam spodobał. To jest mój nowy pupil. Teraz nie rzucę jajkami. On jest trochę nieogarnięty, musicie mu to wybaczyć. I jest trochę dziwny, bo mi daje klapsy. Nie. Nawet sobie nie myśl. Wiem, czego byś ty chciał, ale nie tykaj mnie. Dobra. Więc Nazgul jest troszkę nieogarniętą owcą i trochę niewychowaną, ale to wychowamy go kiedyś, prawda? Popatrz się Nazgul na mnie, popatrz. Dobry Nazgul. Nie. Nazgul nie. Trochę masz za nisko głowę, ziom. Nazgul. O, smutny Nazgul, masz zgniłe mięsko, proszę. Nie chcesz? Czy chcesz? O, wypluł. Nie mam co ci dać do jedzenia. Smutek wielki. Dobra, ale ja się ubiorę. Przed chwilą nam to creeper wybuchł. Ale teraz musimy Nazgulowi zrobić domek. Prawda, Nazgul? Dobra. To najpierw pościnajmy trochę brzuzek. Tak, brzuski. Wiecie, co to oznacza? Oj, jeszcze przepraszam was bardzo, ale dźwięku wam nie włączyłem, ale już są. I już będzie dobrze. Tych brzuzek wytniemy tu troszkę, na szczęście Nazgul coś tam kombinuje. Owco, moja droga, owco. Cześć. Co ty kombinujesz, no? Co, gdzie ty jesteś? Boję się. Wiecie, jeszcze nie jestem do końca jego pewny, ale wydaje się okej. Okay. Cześć Nazgul. Piątka. Dzięki. Dobrze. Chcę mu zbudować dom z białych desek, bo jak wiecie, ma trochę problem z wełną. No nie, to lepiej mu nie budować z wełny. Tak jak mój. Jeszcze chyba się nie skapnął. Gorzej jak się skapnie, może być problem wtedy. Dobra. Się przygląda mojemu domkowi, boję się, może zaczyna kapować. Zniknął. Stoi w środku, jest tam. Musimy go obserwować. Jednak pupila to trzeba pilnować, wiecie? Niby taki Minecraft, niby to gra, a jednak nie można... Odpuścić! Jej! Nie! Nie tykaj! Nie! Zły, bo ci nie dam jeść! Widzisz jedzenie? Widzisz? Dobrze, nie podpalaj mi domku, ani niczego wokół. Nie, czasem nie waż się go tknąć. Ale byłby problem wtedy. Już niedługo mam nadzieję, że uda mi się skonstruować na setny film. Na tym kanale stworzymy Blackpacka, czyli w zasadzie on już jest w procesie tworzenia i to jest... jakby wam to powiedzieć? Jest to... Nie strzelaj we mnie, słyszę jak latają jajka dookoła. Jest to modpack dla was. Niedługo zacznę też na nim grać, tylko nie wszystkie mody są jeszcze aktualizowane w pełni. I nie wiem, czy wszystkie będą działać z shaderami, bo z tym był problem. A shaderów nie chcę na razie odpuszczać, skoro zaczęły działać poprawnie w miarę, to nie chcę z nich rezygnować. Wytłumaczyliście mi odnośnie chunk renderingu i w zasadzie gra się spoko. No co tam Nazgul, no co chcesz? Chcesz kupę? Chcesz jeść? No to masz jeść, dobry Nazgul. W końcu mi się ta owca roztyje tak i będzie taki pasztet, nie będzie w ogóle za mną chodził. Będzie lipnie. Nie rzucaj we mnie jajkami. Kurczaka wyklułeś. Z
Zabiłeś kurczaka, wyklułeś go i go zabiłeś. Jesteś niehumanitarny. Owca humanitarna. Okej. Jesteś nie shipanitarny. Owcy terrorystki. Zawsze z nimi są problemy. Widzisz, buraczek przed wami ostrzegał. Nie słuchałem go i teraz... Co ty, grzyba masz? Zarażę się od ciebie jeszcze grzybem. Trzeba cię odrobaczyć. A zjedz to, czekaj. Czekaj. O fu! Coś ty zrobił! Zakop to gdzieś. Znowu. Może jakieś problemy z jelitami? Co, chleb na ciebie tak działa? Gorzej ostatnio, że było czerwone. Ciekawe, co on wtedy jadł. Weź to posprzątaj, zakop. Ja tu muszę drewno zbierać. Ja chcę ci domek zrobić. A ty co? A ty mi tu okolice zabrudzasz, no. Grzyba ma. To ty saplinga zjadłeś? Boże święty, co z tobą jest? Co z tobą jest? Trzeba ci będzie do jakiejś szkoły tresury posłać. Jeżeli zna ktoś jakąś dobrą szkołę tresury, piszcie w komentarzach, bo Nazgul jest troszkę nieogarniętą owcą i trzeba go gdzieś tam wyszkolić dobrze. Ciekawe, czy umie aportować. Czekajcie. Nazgul. Aport! Umie aportować. Przynieś saplinga do pana, No, ale nie musiałeś mnie bić od razu. Aport! Nie pobiegnę. Ty masz aportować. Nie! To ty masz aportować. Nie ja będę aportował, tylko ty masz aportować. Aportuj. Ty kupę zrobiłeś znowu. Jań. Fu. Chyba się ciebie pozbędę, wiesz? Pozbędę się ciebie. I co wtedy? To jest straszne. Nie! Nie w moją stronę. Jezu, jak można być tak nieokrzesanym? Weź spakuj gdzieś te swoje, no... Te... I wywal. Ja się z tobą nie będę męczył. Wywalę cię, nie zbuduję ci domku. I co wtedy? No? I co wtedy zrobisz? Kwiatka zepsujesz, tak? Dzięki, że mi kwiatki dajesz, okej. Ty je wezmę. Lubisz jeść róże? Lubisz róże? Nie? To ja sobie je zjem. Amniom, dobre róże, dobre. Dobry Nazgul przyniósł panu róże. Okej. Broń mnie, Nazgul, broń mnie! Tam są szkielety, atakują! Jajeczny atak, mój Pokemonie! Szarża! Przypuść szarżę! Z lewej flanki! Okej. Zbierajmy drewno lepiej, szybko. Bo już tyle czasu jest trwa ten odcinek, a jeszcze nic nie zrobiłem odnośnie domku. Zbieram drewno. I męczę się z Nazgulem. Swoją drogą, zarąbiste imię Nazgul. Popieracie mnie tam chyba w komentarzach z tego, co widziałem pod ostatnim odcinkiem. Też się wam to imię podoba. To dobrze, cieszę się z tego. O, fuck! Jejku. Dzięki. To była boska współpraca. Piątka. Piątka grzybem. Mało kto przybija piątki grzybem, tak jak Nazgul. Nazgul! Najlepsza owca wszechczasów. To jest super owca. Ja ją jeszcze kiedyś nauczę latać. Będzie moim super bohaterem. Tak, będziesz tak latać po niebie jak chmurki. Widzisz chmurki, Nazgul? Widzisz? Widzisz? Czy nie widzisz?
nie widzi chmurek. Biedny, pewnie ma wadę wzroku. Okej. Okay. Ale jeszcze teraz musimy zebrać 3-4 drewna. A znaczy drzewa. Dobra. Tu jest równo posadzone mniej więcej stack saplingów, które wygrzebałem gdzieś tam w skrzynce na dole. Na szczęście jeszcze mam enchantowaną siekierkę. Jeszcze nie mam ściągniętego moda na enchanting, co jest trochę moją małą boleścią. Bo to był jeden z najbardziej przydatnych modów, jakie używałem. No ale niestety, będę musiał bez niego jakoś żyć. Zombie, tu są gdzieś zombie. Nazgul, słyszysz je? Nie! Wow! Ta owca ma power! A teraz... Nazgul! Nazgul! Dammit! Widzisz, i co ja bym bez ciebie zrobił? Bez ciebie to by 3 creepery wybuchły, a tak to wybuchł tylko jeden. Jesteś boską owcą. Nazgul! Dobra, to skombinuj... O nie, coś mnie bije. Skombinuj materiały, zalep tą dziurę, a ja pójdę ci przygotowywać domek. Co ty na to? No, pasuje ci to? Dy! Ta owca buduje! Dobra owca, zaraz ci poszukam mleczy. Wiem, że lubisz mlecze, tu są mlecze. Mlecz. Nie rzucaj mnie jajkami. W ostatnim odcinku mówiłeś, że lubisz mlecze. Mleczyka? Mleczyka? No chcesz mleczyka, czy nie chcesz mleczyka? Nie? Coś stała się mniej komunikatywna ta owca. Masz mleczyka. Za co mnie bijesz jajkiem? Zjedz mleczyka jak dobra owca. Ja ci tu frykasy przynoszę, żółte mleczyki, świeżutkie, rosnące nad moim stawem. Gwarantuję ci, że one nie są żółte przez to, że coś ktoś na nie zrobił, tylko że są żółte z natury. Jeszcze tu chyba piasku brakuje. Dobrze, to ty to kończ, a ja biegnę ci domek przygotować. Nie wiem, w jaki sposób zbudować Nazgulowi domek. Macie jakieś pomysły? Poza tym, czy myślicie, że odcinki, które nagrywam, są za długie? Bo w komentarzach słyszałem takie opinie, żeby... A właściwie jedną opinię, żeby odcinki były troszkę krótsze. Tak do 20 minut, żeby były. Czy podobają wam się tej długości odcinki, czy naprawdę wolelibyście odcinki do 20 minut, tak? Czy tam nawet mniej? Bo to trochę problematyczne stwarzać krótsze odcinki. Ale jeżeli byście takie woleli oglądać, to mi to nie przeszkadza. Tylko odcinków by się pojawiało więcej, a krótszych. No jak wolicie. To napiszcie to w komentarzach, a ja tutaj przygotowuję domek dla Nazgula. Nazgul, wojownicza owca. Jej, możemy stworzyć singiel. Pająk! Pająjająk! Pająjająk! Target down. Tango down, spider. Masz grzyba. Muszę coś zjeść. Wiesz? I zanieś te saplingi do skrzynki. To się może przydać. Zanieś mleczyki, jak chcesz to po drodze tam zjedz z jednego. Zanieś różyczki. I gunpowder możesz tam zanieść gdzieś. Rozejrzyj się po moim magazynie, wiesz jak trafić, prawda? Jesteś dobrą owcą? Nie jesteś dobrą owcą. Nie jesteś dobrą owcą? Chodź tutaj. Chodź tu zaraz. Ty jesteś dobry. Pewnie teraz mnie okradnie. Zamknął się w moim domu. Boję się go. Nie jest dobrą owcą, zaprzeczył. A to może oznaczać, że buraczek miał rację. Czy to może być prawda? Czy każda owca w tej grze jest zła? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Tutaj chciałem mu zbudować domek z widokiem na morze. Taki może werandę ładną jakąś. Dobrze. Zacznijmy. Nie będzie duży domek. To jest owca, jedna owca. Owce nie potrzebują dużych domów. Ale tutaj stworzymy coś takiego. Myślę, że to będzie w miarę ładne.
On to zrobił specjalnie. Zauważył, że jestem bogaty, jakie mam podziemia, jakie mam wszystko, ile diamentów mam, ile emeraldów. Znalazł wełnę. Znalazł wełnę. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. O co ci chodzi? Byłeś u fryzjera? Zmieniłeś fryzurę? Nie? Proszę pana, w takich żyjemy czasach. Teraz to tylko wyzysk, wyzysk. No, chcąc być przedsiębiorcą jak ja, to muszę trochę czasem owiec ostrzyc. Muszę, zrozum. Dobrze, ale teraz to musimy zrobić ładny taras. Zrobię ładny taras, co mi wybaczy. Teraz nie będzie duży, ale będzie ładny. Tutaj w środku wypełnimy półpłytkami. Będzie to całkiem nieźle wyglądało. Ty przestań rzucać jajkami w morze. Skąd ty bierzesz te jajka w ogóle? Ty masz jakieś układy z kurami? Zaczynam poważnie się zastanawiać nad twoim podejściem do życia. Mieliśmy zostać przyjaciółmi, kompanami, a ty co? Robisz demolki. Znajdujesz wełnę, znaczy nie wełnę w skrzynkach. No, Nazgul, zostań moim przyjacielem, ale takim naprawdę. Dobrze? Nie? Chodź tu. Nie chcesz zostać? Powiedz szczerze, no. Przepraszam za tą wełnę, już będę mniej brał. Czyli będziemy przyjaciółmi, dobrze. Dobrze. Okej. Tutaj postawimy takie coś, żeby to było ładnie oświetlone. Okej. Co ty myślisz o takim malutkim domku w skale? Malutki. Dobrze. Tu zrobimy takie ogrodzenie dookoła z jasnych desek. To będzie pasowało w miarę, myślę. I to będzie taki taras. Tutaj trochę pogłębimy to. Okej. I tutaj zrobimy takie samo dojście. Czy może nawet nie. Akurat dokładnie tak jak wyszło. I razem z tym klockiem. Tutaj tak samo, żeby było. Mniej więcej. O! Jaka dobra owca. Sama kopie. Już niedługo, a te owce będą tak rozwinięte, że same sobie będą domki budować. Zobaczycie. Czasem się mówi, że świat schodzi na psy. Nieprawda, świat schodzi na owce. Prawda, Nazgul? No. Tu jest 2 i tu też będzie 2. Tak jest niesymetrycznie, mi się wydaje. I tu by trzeba było strzelić kratkę dalej. I tak też zrobimy, żeby to szło już w ścianie. Tutaj. Czym ty się bawisz? Skąd ty dźwignię wziąłeś, co? Skąd ty dźwignię wziąłeś? A ty mi grzebiesz w tych skrzynkach? Ja nie mogę. Dobrze. Nie gniewam się, tylko żebyś wszystko później odłożył, jak się skończysz bawić. Nie pluj dirtem. Nie bądź dzieckiem. Jesteś dorosłym mężczyzną owcą. Czy każdy dorosły mężczyzna owca się tak zachowuje? No. Byście nie dotrwali do teraz.
Pewnie jest jakiś upośledzony. Nie, nic nie mówiłem, nie patrz się. Cóż będzie? I ty chcesz potwierdzić, że jesteś lepszy? Rzucając we mnie kupą? Naprawdę? Naprawdę? Tak myślisz? Ech. Nie zbuduję ci domku, jak tego zaraz nie posprzątasz, no. No. I wywal to do morza. Jak polscy jachciarze. Nie każdy, nie wszyscy oczywiście, no ale zdarzają się też tacy. Nie mówi się chyba jachciarze, tylko żeglarze, no ale mniejsza o to. Okej. Okay. Skąd ty wziąłeś diamenta? Ode mnie ze skrzyni. Nie? Daję sprzeczne sygnały. Dobrze. Weź tą wełnę, bo bardziej pasuje do ciebie niż do mnie i odnieś do skrzynek, proszę cię. Będę jej mniej ścinał i pod twoim nadzorem, zgoda? Ale popędził. Boję się, że zrobię jej krzywdę. Mojej wełnie oczywiście. Kurczę, strasznie się ten odcinek przeciąga. Miałem zbudować ten domek. Sam to bym już go pewnie dawno zbudował, a Nazgul spowalnia moją pracę. No ale skoro go tak bardzo lubicie, no to będzie w odcinkach. Co mi tam? On też chce występować. No dobra. Wraca. Co on tam rzuca jajki? To jest profesjonalna owca. Każda profesjonalna owca umie rzucać jajkami. Ale tutaj zrobimy też takie zakończenie. W sensie, nie rzucaj we mnie jajkami, jak buduję. Jesteś profesjonalnym owcą. Profesjonalne owce tego nie robią. Też tu będzie pochodnia. Chyba hełm straciłem przez twoje rzucanie we mnie jajkami. No dobra, co tam taki hełm? Lepsze, że mam przyjaciela. Yeah. Kto by nie chciał mieć zaprzyjaźnionej owcy, która potrafi się nawet ze mną komunikować? Ludzie, to jest szpan na dzielni. Serio. Nie ma lipy. Dzięki. Skąd masz ze skóry? O mój Boże, zrobiłeś coś owcom. To skąd to masz? Z nieba? Z wody. Skąd? Z kałamarnic? Co za chytra bestia. Patrzcie się, aportuje kałamarnicę. Nazgul, Nazgul, Nazgul. Co on robi? Co on tam robi? Jaka to jest owca sprytna? No ja nie mogę. Dobra, ale budujemy domek. Niech on się bawi ładnie z kałamarnicami, a ja mu skończę domek. Ale będzie miał niespodziankę, jak wróci. Pewnie wróci zanim skończę. No właśnie. No ale... Jednak. Ładny domek? Wiem, bo jeszcze nieskończony. Ale mógłbyś mnie bardziej wspierać. Okej. Okay. Tu tak. Tu tak. I ładnie tak. Okej, okay, jesteśmy w miarę w czasie... Nie, postępów. No. Prace idą mnie najgorzej. Okej. Okay. Tutaj zrobimy tak, tutaj tak samo. Z racji, żeby twój domek nie wychodził za bardzo... poza górę. Koncepcja górków w tym pewnie będzie ci przypominać rodzinną norę, bo owce mieszkają w norach, jakbyście nie widzieli. Prawda, Nazgul? Nie mieszkają w norach? Gdzie mieszkają owce? Powiedz mi, że mieszkają w modernistycznych domach. Tak? A go zainteresowały te kałamarnice? No, niech ci grzecznie bawi.
Dobry chłopak z Nazgula, dobry. Co chcesz? Nie jesteś chłopakiem? Nie? Nie rozumiemy. Co? Żartuje sobie ze mnie. Chcesz, żebym wyszedł na głupiego w odcinku. Nie, nie, ja się tak łatwo mu nie dam. Co ty chcesz ode mnie? Mam iść za tobą? Dobrze, to idź, ja buduję domek. Jejku, no nie da mi skończyć swojej budowli. Nie wiem, czy to ma być... Tutaj jest raz, dwa, trzy. Tu jest raz, dwa, trzy. Okej, to jest ładne legowisko. Ale jeszcze bym to obniżył może jeden, dwa poziomy. Tutaj już to obniżymy, będzie jedną kratkę w dół. Okej. Dobra, mamy już wykopany kawałeczek. Dobra, mamy taki kawałeczek. Co on znowu rzuca tym? O, ja nie mogę. Co za niewyżyta owca. Dobra, tu w miarę jest git. Ale tu bym jeszcze o jedną kratkę... Nie da się tam już za bardzo, to o jedną kratkę wszystko. Później to z zewnątrz zabudujemy diercem, żeby ten domek nie było gotów widać w środku. Pewnie z owcą tu nie lubi zbytnio, jak się niszczy teren. No wiecie, zwierzęta pewnie wszystkie są pro-eko. Tak mi się wydaje. Nie żeby tak na pewno było. Teraz pewnie się go dopytamy zaraz. Jesteś Nazgul. 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 Jesteś? Co on zbudował? Hy. Co on buduje? Czemu on buduje z wełny? Rozwalaj to natychmiast. Nie baw się tutaj. No proszę, Nazgul, no bądź dobrą owcą. Hy. No, napisałeś hy, chyba. Albo to jest jakiś wzorek. Nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem. Zepsuj to, no proszę. Nie rozumiem. Nie rozumiem cię. Nie umiem czytać rebusów. Jesteś dziwną owcą. Owcy normalnie nie robią rebusów. Daj mi skończyć twój domek. Będzie śliczny, ja ci mówię. Tu jest tak, tu jest tak. Powinno być jeszcze... mniej więcej w taki sposób wykończone po tej stronie. Tak, tak. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Chyba coś zrypałem, hej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, tu jest cztery. Powinno być jeszcze jedną kratkę w tamtą stronę. Chociaż nie jestem pewien. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba jest coś krzywo. Może nie zauważ. Może nie zauważ, na pewno nie zauważ. Dobra. 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 To kończymy to szybko.
Okej. Nie wiem, czy owce śpią na łóżkach? Nie wiem. W każdym razie łóżka są robione z wełny, więc pewnie nie. A czy śpią owce? Ludzie. Tak mało wiemy o tych owcach z Minecrafta. Tak mało w ogóle wiemy o owcach. No, brakuje mi znowu desek. Ciekawe, co ten Nazgul robi. Ja go nie rozumiem. On jest dziwną istotą. Nazgul, gdzie jesteś? Dalej tworzy swoje wyimaginowane struktury. Nazgul. Halo. Nazgul. Hop, hop. On płynie łódką i zrobi salwę jajek. No ja nie mogę, co za niewyżyta owca. Ja już myślałem, że ode mnie uciekł, że będę samotny. Dobrze, już możesz rzucać we mnie jajkami. No ale... Nie zostawiaj mnie. Wszędzie będzie teraz pełno kurczaków chodzić przez niego. No ale i tak byłoby nam smutno bez niego. Nazgul to porządna owca z charakterem. Podoba się? Nie ten kolor desek. Co ty jesteś daltonistem? Daltonistem jest. Może to jest Herobrine? By się przebrał i teraz próbuje jakoś nie podejść. Nigdy nie można być pewnym. Prawda? Co ty kombinujesz? Co to jest za zwierzę po prostu? Ja go nie rozumiem, no. Dobra, tutaj zrobimy światełko. Nie mam już pochodni niestety. No, dobry. O, ty masz pochodnie. Skąd ty wziąłeś pochodnie? Z domku mi ukradłeś. Z domku mi kradzie i ukradłeś pochodnie. Nie pluj nimi. No. Dobrze, dziękuję. Już wystarczy, wystarczy. Nie! Zintegrujesz moją pracę. Stak tu wyrzucił. Co za po prostu złodziej? Ty, ja nie rozumiem. Okej, musimy odcinek kończyć. Nazgul, tak mi przyciągnąłeś ten odcinek. Ten odcinek miał trwać 20 minut. On trwa już prawie 40. Co za owca, no. Współpraca z owcami. Zawsze to samo. Zawsze. I się stworzył dziwne coś, co nie wiem czym jest. Wygląda podejrzanie. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Masz dirta, masz to, masz to, masz to, masz to, masz to, masz to. Wiesz co robić. Odnieś do skrzynki, po prostu. Nie wie co robić. Teraz nagle się obudził, że nie wie co robić. Oczywiście. To są owce, tego nie zrozumiesz. Okej.
Dobrze. Coś wyszło krzywo chyba. Ups. Upsik. Jak to się mówi w pewnych filmach dla dorosłych? Ups, my boobs. Ale tego nie powtarzajcie rodzicom. Blaki uczy. Chociaż niekoniecznie poprawnych rzeczy. To zawsze coś. Dobrze. Mamy mniej więcej stworzone coś. Coś nie do końca wiem, co to jest. Wiem, że tu... No już przyszli goście do nas, Gula. Już prosił jakąś swoją bandę. Co za to jest za owca, no? Ja nie mogę. O, przyszedł nagle. Podoba ci się twój dom? Naprawdę ci się twój dom nie podoba? Ja się tak starałem. Podoba ci się? Tak, na pewno? Płotek. No, wstawiłbym tu gdzieś płotki. Na przykład, czekaj, ja mam pomysł. Tu wstawimy ci taką podporę. Nie bij mnie, tylko daj mi więcej płotków, jak już je ukradłeś. Kradzieju ty. Muszę coś zjeść. Nie. Stworzymy ci tu filar, tylko mi daj więcej płotków. Nie baw się pochodniami, tylko mi daj więcej płotków. Płotków! Skąd ty tak wziąłeś płotków? To szuście ty. Kradniesz. Z Allegro pewnie masz. Płotki. Złodziej. Płotki na Allegro kupuję. No. Dobrze, więc to było chyba już koniec. W tym odcinku. Domek Nazgula wygląda średnio dobrze. Jeszcze nad nim popracujemy. Szczególnie nad tymi bagami z sufitem. Które są nieco problematyczne, panowie. Noc, jeśli to oglądasz, trób coś z tymi bugami. A w zasadzie Minecraft teraz robi jab. Ale to mniejsza. W każdym razie stworzymy taką mozaikę. Nie bij mnie. Coś co za owca po prostu. Nie bij mnie, powiedziałem. Ja tu jestem twoim panem. Przywódcą, ty mnie bijesz, bezkarne owco ty. Dobrze, ale tu jeszcze podmienimy na takie coś. Kurczakiem. Tak, kurczakiem, masz rację, rzuć mnie kurczakiem. To coś na pewno pomoże. Przestań mnie rzucać. No. No, chyba wyszło dobrze. Dobra, a tutaj wstawimy jak nieco, jak białe deski. Dobrze, masz fetysze, chcesz mieszkać z kurczakiem, to mieszkaj z kurczakiem. Nic mi do tego. Mieszkaj z kim chcesz. Co za po prostu. Proszę, masz lepszy sufit. Podoba ci się twój sufit? Czyli mam nie wchodzić, tak? Tak? Nie skończy ze mną odcinka nawet. Co za owca. Ja tu muszę pokryć. Masz jeszcze tego tirca, co ci dałem trochę? Mi się przyda do pokrycia twojego domku z zewnątrz, żebyś miał taki bunkier. Co ty do mnie rzucasz? Dwa dirty mi dał. Chyba nie. Nie wiem, co mi dał w końcu. Daj mi tego dirta, co ci dałem. Odniosłeś cały? Super. Co chcesz ode mnie jeszcze? Dobrze, stworzę ci tu takie coś. Masz być zadowolony, bo jak nie będziesz, to mi będzie smutno. Masz. Proszę cię bardzo, proszę.
Trochę hugowo wyszło. Zostaw mi mój... Zabiję ci kurczaka. Masz za swoje. Dobra. Co ty chcesz ode mnie? Daj mi mój płotek. Daj mi... No. Bramka. Ładna bramka jest. Masz swoją zagrodę. Umiesz wchodzić, umiesz wychodzić. Jest z niej piękny widok na morze. Stawaj koło mnie. Już. Zrzuciłeś mnie z podestu. Jak śmiesz? Masz, zrobimy ci podpory jeszcze. Żeby nie było, że jestem zły, czy że jestem jakimś, nie wiem, tyranem dla zwierząt, to nie. To jestem dobry dla zwierząt, zrobię mu nawet... Po tym, jak mnie źle traktował cały odcinek, to mu jeszcze robię podpory pod tym, żeby nie spadło czasem. Dobrze, proszę, proszę cię bardzo, masz podpory. Ale chodź skończyć odcinek, bo już... Sam czas jest na to. Okej, ściągnę czapkę. Ściągnę wszystko. Rozbiorę się do naga. Okej. F5. Ja jestem Blacky. To jest Nazgul, moja owca. Pluję jajkiem dalej. Oczywiście, skończyliśmy w miarę jego domek. Ten domek nie jest epicki, ale go jeszcze kiedyś poprawimy. Widzicie, kwiaty za obejrzenie. Jeżeli się wam podobał odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich, subskrybujcie. I jeżeli chcecie jak od pierwszy się dowiadywać, klikajcie magiczny, w tej chwili chyba szary guziczek. Haha. Spoiler. Czy cokolwiek. Spoiler. W następnym odcinku myślę, że zajmiemy się czymś bardziej, nie wiem, twórczym. Jak na przykład może pójdziemy do jaskiń, albo stworzymy jakąś latarnię. Ale nie przeciągając już. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia i do zobaczenia niedługo. Siemanara, pa! Dzięki za uderzenie na koniec. To było słodkie. Ciao!